Welcome back to V Top 10. In today's video, we're counting down the top 5 Tomasz Adamek best knockouts. Number 5. Tomasz Adamek vs. Thomas Oryk. On October 15, 2005 at Mehrzweckhalle Zu, Düsseldorf, Germany, defending WBC light heavyweight title Tomasz Adamek beat Thomas Oryk by knockout at 157 in round 6 of 12. Von Ulrich aus der Defense. Unglaublich. Unglaublichen Ripper. Sehr schöne linke von Ulrich, noch eine rechte hinterher. Supermeister. Oh lala, sehr gut vorbereitet von Adamek. Und dann die rechte. Was die Punkte angeht, aber er sucht seine Schammen. Der Pole, der eigentlich auf Wunsch seines Trainers nach vorne geht. Schöne linke Ulrich, die linke von Adamek kommt. Der Herausforderer sucht weiter seine Chance. Und man merkt gar nicht, dass da ein Ringrichter mit im Ring ist. Er sucht die Chance, das ist die Chance seines Lebens. Mit 30, Weltmeister, und dann nimmt er diese rechte. Holt er sich nochmal von diesem rechten Cross von Adamek in der 6. Runde. Ian Lewis zählt 9 aus, Schluss! Er hat es nicht geschafft, Thomas Ulrich. Number 4. Tomasz Adamek vs. Jonathan Banks. On February 27, 2009 at Prudential Center, Newark, New Jersey, defending IBF and the Ring Cruiserweight titles Tomasz Adamek beat Jonathan Banks by TKO at 130 in round 8 of 12. Adamek, you can see it on Banks' face. Gets hit with a right hand there, nothing serious, but the crowd looks. Beautiful timing there by Banks. Cutting the corners, and now the right hand landed partially. Banks comes back with. And that's why I don't understand what they're telling Adamek in the corner. He'll slow up. Well, you have to. And really controlling where this fight is. Are dialing in the pressure, I think. We thought, oh, nice right hand from Adamek. Oh, the champion. Into winning, it looks that way after he outclassed him early. There's a flurry from him, a combination of lands from Banks so far also. He had to look like he's getting drilled here though, but he. There's more body work and a big right hand. Shots, body shots, a double hook. And the pressure at this point, Nick, it's as much mental as it is physical. Adamek, resilient. Oh, right hand and a wow, return. Sudden explosion, here comes Adamek, body shots, Banks in serious shape, Eddie Cotton looking in, suddenly it's over, oh look at poor. Number 3. Tomasz Adamek vs. Vinnie Matalone. On December 9, 2010 at Prudential Center, Newark, New Jersey, defending IBF International and NABO heavyweight titles Tomasz Adamek beat Vinnie Matalone by TKO at 217 in round 5 of 12. Nice shot by Adamek. Nice jab. Body shot here from Adamek. Trying to come walking all the way in and give Adamek a chance. Good right hand from Adamek and Matalone walked right into it. And will come at the end of the fight. That's been the toughest transition for him. And there's good a big shot. Right hand from Adamek and Matalone. Oh! Adamek, what a Matalone. Shot. And yeah. Now Adamek could finish the show here. Matalone is in deep trouble. Steve Stover is a fighter's referee. Won't let Matalone take more than is necessary. Take an uppercut, good end. Explosiveness here from Adamek. Oh, that's a good shot right there. Can't take timing. Much more of this. I will stop it. He's on the verge. A couple more shots. Smoker's taking a close look in the corner. The corner's trying to stop it. The corner's trying to stop it, and even Adamek. Look at that. He's wobbling back. Yep. Good job by the corner. Even Tomasz Adamek said, look at him. Number 2. Tomasz Adamek versus Travis Walker. On September 8, 2012 at Prudential Center, Newark, New Jersey,
Defending IBF North American heavyweight title Tomasz Adamek beat Travis Walker by TKO at 108 in round 5 of 12. Roger Bloodworth opisując parametry umiejętności Travisa Walkera. Dobrze trafił teraz prawny moment odpowiedzi. Ale nie może Travisa Walkera. Niebezpieczne także te lewe do skoku. Teraz fantastycznie odpowiada Tomasz Adamek. Przyklęcała publiczność w Prudential Center. Zasypuje kratem ciosów Travisa Walkera Tomasz Adamek. Sędziowie powinni przerwać zdecydowanie. Ten jeden z tych prawych zaczął Walkera. Kolejny prawy teraz odszedł, zachwiał Walkerem. Tym po twarzy Walkera teraz, że odebrał moją chęci do walki, że jest troszkę... Ale teraz znakomicie, prawy, lewy, lewy się zaciął się na nogach Travisa. Patak jest Walker, chyba sędzia przerwie ten pojedynek, bo nie ma liczenia na stojąco. Znakomita seria, kolejny ciuty i stop, kończy tą walkę. Sędzia, to co wspomniałem, nie ma liczenia na stojąco, sędzia był zmuszony. Number 1. Tomasz Adamek vs. Joey Abel. On April 21, 2018 at Hala Sportowa, Częstochowa, Poland, defending Poland international heavyweight title Tomasz Adamek beat Joey Abel by TKO at 233 in round 7 of 10. Wreszcie teraz Tomek przyspiesza, lewy sierpowy, wczący tą kombinację. Trafił teraz Adamek, bardzo ładnie. Kolejny lewy sierpowy. Ale teraz lewy sierpowy skontrował Adamek. Walki Tomek odchylił głowę, nie była to wina Abela. A i od razu widzimy. Ach, teraz przy tym lewym wstrząsnął Abela. Ale to... Abel pracuje. Dobra kombinacja teraz Tomka. Teraz... Dobra kombinacja teraz, ale... O, dobra kombinacja Adamka, choć mało celnych ciosów na górę. Teraz lewy sierpowy. Aj, trafił Adamek teraz. Kolejny raz trafia Adamek. Kolejny raz! Dobry prawy, no! Trafił Adamek znowu, prawy sierpowy i lewy sierpowy! Tak jest, bardzo ładnie! W ten sposób! Teraz stawia Abel wszystko na jedną kartę, ale bardzo sprytnie i mądrze! Adamek finiszuje! Obchodzi rywala i bezpośredni prawy i teraz seria Adamko! Tomek, dawaj! Kolejny cios na korpus! Pytanie tylko, czy jest jeszcze w stanie? Trafił prawy! Kapitalny prawy Adam! Abel już jest zmęczony, ale nie poddaje się. Ależ on wyczuł krew, trafił na korpus! Już tego chyba nie wypuści! Kanonada! I trafił Abela, koniec! Proszę Państwa! Wspaniałe zwycięstwo Tomasza Adamka! Thank you for watching, please like, comment and subscribe.